Zimowy odpoczynek od szkoły, czyli potocznie zwane ferie, zbliżają się wielkimi krokami. W regionie rozpoczynają się już 14 stycznia. W Łoniowie z pewnością nikt nie zazna nudy. Gminny Ośrodek Kultury wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną przygotował bogaty program. Będą ciekawe wycieczki, koncerty, spektakle, jak również warsztaty i zajęcia. Gminny środek Kultury w Łoniowie w tym roku, jak i w poprzednich latach przygotował, myślę, ciekawą ofertę dla dzieci, które spędzały będą ferie. I tak proponujemy dzieciom w tym roku większość wyjazdów. Takim pierwszym już 15 stycznia inaugurującym ferie to wyjazd do Wieliczki na Dziecięcą Trasę Edukacyjną i ten wyjazd zajmie nam cały dzień. W naszym programie Mamy również przewidziane wyjazdy już następnego dnia, więc 16 do Bałtowa, 17 do Rzeszowa, do Fabryki Czekolady. Pierwszy tydzień chcemy zakończyć wieczorem kolęd dla dzieci i dla wszystkich mieszkańców Gminy Łoniów. Na scenie naszej sali widowiskowej wystąpi zespół Łoniowianie i y, występ zespołu y, spod Krakowa z zaprzyjaźnionej szkoły muzycznej w aranżacji pani Katarzyny y, Szklasz. Drugi tydzień rozpoczniemy też wyjazdem. 21 stycznia y, zaplanowany mamy wyjazd z dziećmi do Rzeszowa do Playparku. Ten wyjazd cieszy się największym powodzeniem. Już na chwilę obecną mamy zapisane 110 dzieci. No, przykro nam, że nie będziemy mogli przyjmować już więcej ze względów organizacyjnych i ze względów na miejsce w autokarze. W drugim tygodniu mamy zaplanowane też zajęcia na naszej sali tutaj w Goku na miejscu. To są język angielski na piątkę. To są takie zajęcia na wesoło z dziećmi, do, z uczniami do czwartej klasy szkoły podstawowej. A nasze ferie chcemy zakończyć 25 stycznia. To jest piątek, jako że w czasie ferii wypada Dzień Babci, Dzień Dziadka, dlatego chcemy zakończyć właśnie tym dniem. I w tym dniu, w piątek, zapraszamy i dzieci z terenu naszej gminy, i ich babcie, i ich dziadków. Będzie teatrzyk, spektakl teatralny w wykonaniu artystów z Krakowa, a później warsztaty yy, będą babcie razem ze swoimi wnuczkami mogły zrobić laleczki, tak zwane motanki.